Witam Polacy. Czy jest, czy są endecje, jest nacjonalizmem polskim? Czy to są pojęcia automatycznie porównane? I dlaczego takie pytania, Polacy? Bo przedstawiciele tej niby to endecji ruchu narodowego Polski kpią, drwią i skaczą już nie po kościach, a po krwi świeżutkiej, bo tylko w ten dzień, kiedy ten krucy, to Rafał Zymkiewicz nieki tak, wyrażał swoje bzdetne, paskudne wypowiedzi wobec Ukrainy. W ten sam dzień, kiedy zginęło 7 młodych ukraińskich żołnierzy, którzy bronią jak polską, europejską, tak i byli jaką dupę, ciepłą, sytą, jak w Polsce, tak i w Europie. A oni, tacy politolodzy, drwią z tej młodej ukraińskiej krwi. To czym jest ta endecja w Polsce? Co ona oznacza? Oznacza to samo, co i w czasy Wołynia nakręcała się spiral nienawiści, a teraz spiral paskudztwa. No właśnie wątpię, żeby to paskudztwo utożsamiało się z polską nacją, bo niech lepiej już będzie nacja niż ta narodowa endecja, która kiedy miała broń, która kiedy miała władzę jakąś w czasie II Rzeczpospolitej, to doprowadziło i do Wołynia, i do Wisły operacji, tam gdzie komuniści po prostu wyrównali granice, żeby w Polsce nie mieszkali Ukraińcy, żeby w Ukrainie mieszkali Polacy, żeby po jedynaczki wybijać cały ten pro nacjonalny duch. To znaczy jedno, że w tamte czasy, kiedy mieli broń i ci, którzy utożsamiali siebie z narodowym ruchem, po prostu bronią wystrzeliwali Ukraińców. A teraz oni jakby w NATO nie mają, jakby tak, sami nie mogą iść wystrzeliwać, represjonować. Tak oni duchownie, moralnie hańbią, drwią, paskudzą sam ten duch polskoższy w Polakach, wyrabiając i mówiąc za taką bzdetną, paskudzką haniebność. Niestety utożsamiają polską nację, naród polski, wiele ofiarowy naród za wiele wieków, utożsamiałem z prymitywnymi, dzikimi plemionami, bezmoralnymi, nie to co tam z moralnymi czy amoralnymi, a ze zwykłą, prymitywną, orangutangowską dziczą. Niestety, taka to endecja, Polacy. Czy to nie endecja, to z jakiego chrzanu ta endecja nazywa siebie tą polską endecją i utożsamia się takie prymitywy w ogóle z polską nacją. Historii właśnie Odezji Wołyńskiej, jak prawdziwie ona wyglądała i jak to jest. Do tej pory ci wszyscy politycy, to znaczy niektórzy, którzy zabierają głos, którzy tam jeździli na Majdan, nie znając tej naszej historii, tych ludzi z Wołynia, niepotrzebnie zabierają głos. Ja ich bym chciał odprowadzić, jeżeli oni, zanim zabiorą głos na temat, jakie to były mordy, kto został mordowany i w jaki sposób, chciałbym ich wysłać do internetu.
powinni właśnie tą stronę sobie obejrzeć, bo ja dzisiaj nawet jak obejrzę tą stronę i widzę tych dzieci powieszonych, przybitych gwoździami żywych i pomordowanych na drzewach, natomiast mordy odbywały się w tak straszny sposób, że nawet SS-mani chyba nie byliby zdolni takich mordów przeprowadzać, jak tam są opisane te mordy. To prawda, rzeczywiście, rzeczywiście każdy, kto się spotkał z opisem, jak to było robione, to no, ja też czytałem takie opisy i one zostawiają ślad, nawet jeżeli nie ma się nikogo w rodzinie, kto w ten sposób został zamordowany. Ale w takim razie, jak pan uważa, jak powinny wyglądać polskie stosunki z Ukrainą i z Ukraińcami? A żeby było to jeszcze bardziej dziwne, to coś państwu powiem. Ja, moja część rodziny, największa, w tej chwili jestem w Polsce od 1958 roku, znajduję się na Ukrainie. Tam zostało dwóch moich wujków, gdzie są pochodne już. Ich synów, ich córki, ich wnukowie, z którymi ja utrzymuję kontakt. Jest to największa moja tam rodzina, została w tamtych stronach. I ja muszę powiedzieć taką szczerą prawdę. Ja nie widzę zachodnich, w zachodniej Ukrainie, ani w Unii Europejskiej, ani nie widzę pojednania z Polakami, dopóki nie obejrzą filmu Wołyń, dopóki nie obejrzą tego, co się w internecie, swoich zdjęć, w jaki sposób zabijali i mordowali Polaków. I kiedy rząd ich się nie ukoi i po prostu, bo tu nie ma, że my nawzajem się mordowali, że my paliliśmy ich wioski. Nie, tego nie ma. Tego nie było. Po prostu nas wymordowano w pień tylko dlatego, że byliśmy Polakami. Panie Janie, dziękujemy bardzo, przepraszam. Słuchamy ja pani Krystyno, proszę mówić. Ponieważ była poruszona kwestia filmu Wołyń, często opowiadam właśnie znajomym, którzy na nim nie byli, że Ukraińcy powinni dziękować za ten film, bo tak wyważonego obrazu, pokazującego tyle okrucieństw i jednak nie wzbudzającego nienawiści, chyba nie ma w naszej kinematografii i za to dziękuję reżyserowi. Taka druga sprawa to pytać i spytałam przechodniów. Jedna z pani bardzo złośliwie powiedziała, że teraz to się jest ulica Czuprynki, tego, który rżnął Polaków. No i dalsza rozmowa też się potoczyła w takim niezbyt sympatycznym tonie właśnie, że a co to jest akcja Wisła, a czy my wyjemy, no i... I też znajomi, u których byliśmy z Drohobycza, mówili, że z Ukraińcami, u Polaków, że nie są dobre stosunki. Problem polega na tym, że Ukraińcy dzisiejsi rzeczywiście nie chcą przyjąć do wiadomości tego, co było. To znaczy oni uważają, że po pierwsze nie było żadnej rzezi wołyńskiej, po drugie jeśli była, to Polacy sobie zasłużyli, bo oni też przecież represjonowali Ukraińców i tak dalej. A po trzecie to właśnie Putin, my tutaj walczymy, teraz nam się należy wsparcie. I słuchaj, i wychodzą takie historie, bo myślę, że ten tekst, któryśmy dzisiaj na początku, czyli Jarosława Kaczyńskiego cytowali, jest jednak uświadomieniem sobie przez wytrawnego polityka, że gdzieś za daleko poszliśmy w tym i sami Polacy również w elektoracie pisowskim zaczynają być wkurzeni po prostu. Przypominam historię Przemyśla, przypominam historię, że doszło do tego, że sobie Ukraińcy dali zakaz wjazdu na Ukrainę prezydentowi miasta Przemyśla, ponieważ uznali go za personę non grata, a co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, czy najbardziej groteskowe, to że akurat zakazali wjazdu temu człowiekowi, który bynajmniej nie jest jakimś Ukrainożercą i bynajmniej nie chciał odwetu żadnego na Ukraińcach, tylko właśnie pojednania z nimi. Skierdź Ukraińcą! Dwoje uciekinierów, małżeństwo, nie wiem z jakiego miejscowości, którzy opowiadali i babcia moja i dziadzieś opowiadali, że uciekli z takiej wsi, gdzie Ukraińcy w nocy dosłownie pozażynali wszystkich Polaków i złożyli ich pod krzyż. Oni prawdopodobnie stracili jedno lub troje dzieci. Wiem, że o takich dzieciach mówili moi dziadziuś i babcia. Jej było na imię Władzia, a jemu na imię Józio.
To już albo może on, zbyt... albo oboje dwoje byli nauczycielami. Dziękujemy. I dlaczego dzwonię? Tak? Panie Januszu, przepraszam, no ale tak, musimy skracać, żeby odebrać następny telefon. I zauważyłem, ci ludzie chodzą w czapkach z tryzubem na czapce. Mhm. No to jest ich godło państwowe w tej chwili. Tak, ale nie na czerwono-czarnym tle. No nie, to już jest znak rzeczywiście... No właśnie. I komu to zgłosić, komu to można zgłosić? A to są takie byczki, to nie są osoby, które po prostu jakieś tam, tylko widać, bo chodzą, oni chodzą grupami. No tak, ale chodzą i co robią? Co z tego wynika? No ja im nie zabraniam pracować, nie zabraniam zarabiać, ale po prostu mnie to kuje w oczy. Rozumiemy, dziękuję bardzo. Znam Ukraińców, którzy mówią wyraźnie, że Przemyśl, Lubaczów, tam te województwa, powiedzmy, Lesko, Uszczyki, to są ich tereny. Wiecie co, panowie, ja bym was prosił o troszeczkę tak się zapoznanie szersze z tematem Ukraińców, jak oni podchodzą do nas, do Polaków. No, to jest świetne pytanie. Tak, jakbyście przynajmniej przyjechali gdzieś, ja nie wiem skąd. Jaki jest walor właśnie tego typu stwierdzeń, bo można by powiedzieć, że ja z nami spotkałem Polaków, którzy twierdzą, że Lwów jest polski, trzeba go jak najszybciej odzyskać, no więc... Znasz poważnie? Tak, no zdarzyło mi się rozmawiać z takimi osobami. Natomiast tak poważnie rzecz biorąc, bo już powoli się musimy zbliżać do końca tego programu, to jednak sądzę, że postawa chowania głowy w piasek po strusiemu do niczego nie prowadzi, to się chyba zgodzimy. A my od lat taką właśnie postawę przyjmowaliśmy. No, ci Ukraińcy trochę to tak jak tacy dzieci troszkę jakby mają jakieś problemy, oni są niedojrzali jako demokracja, trzeba nie drażnić, nie zadrażniać, nie naciskać na nich. No i moim zdaniem to nie prowadzi do niczego dobrego. Ale nie, powinniśmy jasno powiedzieć, fajnie, chcemy... Fajnie, że tu pracujecie, bo Polska się dzięki temu bogaci, wy się bogacicie dzięki temu. Fajnie, że były dobre stosunki między nami, ale prawda to jest prawda i ta prawda musi być jasno powiedziana, a nie będzie się bandytom stawiać pomniki i mówić, to nie jest bandyta, on walczył z Rosjanami, a co tam jeszcze, to nas nie interesuje. Prawda musi być jasno powiedziana, ale też nie dajmy się poróżnić komuś, komu bardzo na tym zależy. Ukraińcy to gwałciciele i rzeźnicy. Ale nie wszyscy oczywiście. Proszę pana, nie wiem tego, czy nie wszyscy. Jeżeli mój brat jest gwałcicielem i rzeźnikiem, a ja przez dziesiątki lat, po tym jak się dokonała rzeź wołyńska, twierdzę cały czas, że on jest bohaterem, to mnie czyni rzeźnikiem i gwałcicielem. Bo znaczy, że mnie to nie przeszkadza, że on był rzeźnikiem i gwałcicielem. Liczy się dla mnie tylko to, w jakiej sprawie gwałcił i rozrzynał ludzi. No więc na pańskie pytanie, czy wszyscy Ukraińcy, stwierdzam, że wszyscy. Bo żaden Ukrainiec do tej pory nie uporządkował tej sprawy. Nikt tam nie wystąpił ze znacznych Ukraińców, mówiąc, to ci nasi bohaterowie to nie są bohaterowie. Tak, walczyli o niepodległą Ukrainę, ale takimi metodami się nie załatwia spraw, bo nie można dobra uzyskać, czyniąc makabryczne zło. Tylko jest jeszcze jedna kwestia. Czy film, proszę pana, fabularny, może stanowić dla narodu, na przykład dla Polaków, coś, co traktujemy jako prawdę historyczną, proszę pana, jako literalne podejście do sprawy? Czy, tu mówimy o Wołyniu, a na przykład Smoleńsk, gdzie opisany jest zamach na samolot prezydencki, nie wchodźmy w szczegóły oczywiście. Pytam o to, czy film powinien powodować to, że przyjmujemy coś za pewnik? Tak, proszę pana, filmy fabularne mają taką moc. Od artystów oczekujemy też, że będą na bazie ważnych wydarzeń historycznych czy życiorysów tworzyli filmy, które nam pozwolą jakoś lepiej wejść w tamte czasy. Czyli nie uważamy, że wszystkie dialogi w takim filmie są literalnie prawdziwe albo że wszystkie postaci były w tamtych czasach, ale film sam sobie ma oddawać prawdę. Dzięki tym fikcyjnym bohaterom potrafimy lepiej zrozumieć historię. Mówię, co to wychodzi, jak to wygląda? Ukraina walczy
oddaje swoje same piękne, młode życie, krew. Młodzi chłopacy, nie takie ryje, które siedzą w studiach, dupy cieple, zasrane, europejskie. I cały czas coś plecam. A młodzi chłopacy, którzy wąchają proch, chlud, mróz i upał. Walczą, walczą za europejską ideę, ukraińską również. Być razem z Europą, tylko nie z taką Europą, tam gdzie Ukraińcy były na posyłkach u Polaków, w drugiej Rzeczypospolitej. I co do tego doprowadziło. I nie w takiej Europie, tam gdzie parę wieków, z 3 wieka, gdzieś stulecia, Galicja, te tereny, wciąż były w głodzie. Ludzie ginęli jako psy z głodu. Pod zarządem Polski, Wielkiej Królewskiej. Ależ przecież ci sami Ukraińcy mogli, jak wiele czasów do tego, jak i sami Polacy, domówić się ze zbrodniczym ordą rosyjską i pójść razem, niby to jako Słowianie, razem pójść na Europę, dojść tą Europę, niszczyć, terakty robić, gdzieś tam wojskowe działania prowadzić. I co to na to zrobić? Śmiesznie. A takie ryje, bydły siedzą w studii i drwią z tych Ukraińców, które oddają swoje lepsze życie. Nasze kolegi, nasze najlepsze ludzie, kolor Ukrainy. To co Endecja, to co Polacy, to zrozumcie, jak gówno można nazwać Polakiem. Jak co Rafał Zimkiewicz utożsamia się z Endecją, to wtedy no, złe, gówno i paskudne coś nie może być Polakiem a priori, jak taki sam, nie może być. No, to po prostu no, nieprzyjemnie. To po prostu do samej przyczynności nie może być polskim. Znaczy to Endecja to nie Polacy. Wychodzi. I w ogóle, i kotowcy to też wychodzi nie Polacy, bo oni taką świnię podkładają pod ruch normalny, nacjonalistyczny, ale który cały czas trzeba jego nawracać, bo grillowanie Lecha Walensy to fajna rzecz, ale nie trzeba zapominać o więcej normalnych rzeczy, które obok ciebie, kurde polskie, dzieją się, tam gdzie leje się najlepsza krew, chrześcijańska, kurde, a ono zażarte rytem, bredzi, i jeden, i drugi tam debilek, ten boss, to na bossa chodzi, jakieś reportaże robi. No kiedyś to fajnie było, co on gadał, przeciw Tuska, tak, fajnie teraz, a teraz co on pleci, kurde, ja pierdzielę, ten drugi jeszcze Smajdziński, krótce, reżyseriszka ten, który drwi i kpi z ofiar Wołynia. Nie z ukraińskich ofiar Wołynia, a kpi, drwi, cieszy się z tej narracji Ewy Semaszkowskiej. A dlaczego on drwi tym swoim filmikiem paskudnym? Dlatego, że Polacy, kłamstwo, oszustwo. Warto tylko uśmiecha i też kpin drwin. Ależ to ofiary polskie. Polskie niewinni, zabici, dzieci, kobiety, mężczyzny, tak również jak i z ukraińskiej strony, w Sagryniu. I nie tylko. I jak można z nich drwić? Ale on swoim tym pierdolniętym filmikiem Wołyń, pseudo-Wołyń, on tak podnosi, że tylko uśmiechać się z tego kłamstwa mogą widzę,
Ну, нормальный вице, не ты, который через закламанные пропагандистские, геббельсовские, разные бздеты, без... на подставе только семашковских доводов, псевдодоводов, они на те зажуты, что ну, не они вальчат сейчас. Они не знают, что до чего. Они только на зажутах тих НКВДовских, которые им подноши Москва. Так само, як і консерви, коли на Кливіці нападали, то теж мовили, що то поляці нападли, але ж то німці нападли. І зараз вони мовили, то вони українці. А скон ти курда вєш, що то українці, уповці, наприклад, були. Що то не українці, руси українці, що то не українці, німці українці, що то не польські українці, що то не провокатори українці. А для чего они украинцы? Же то ж сонщад был. То то уж справа за жонду тих земь, в которых тен украинец нібито мешкал. Для чего он пошадал того сонщада поляка вычинать? Але то не справа УПА втеде. Вымышляем былицу, же Бандера дал так. Так я же за жонзання, же он каждый с комурком, нагрываркам ходил и на телефон, на смартфон нагрывал. Пачте, мне Бандера поведял. И я зараз иду забить того поляка, молодых, детей, всех вешать на плоты и припинать их дутым кольчастым, как Семашка говорит, вот их цыганских детей, а потом флагом. Бандеровський, флага, є ще бенди, їх там теж причина чи щось, втискати в них там червоно-чорному флагі. І нагривати, що все, мовить, що то я, українець, то все зробив, забив. Курде, який мозк повинен мати по таким всім поляк? Власне же, ніякий мозк. І для того цей поляк є ще не поляк, а ендек наразі. Lame duck, ще, а не поляк. Кидись он стане поляком. Чекаємо і модлімо ще на то. І ще два словка о Пшемишлі і о Німцях. Так, пріоритетні речі, польські заглади смерті, жикоми, вимовляємо через політику в німецьких. Але przecież нікому в світі не прийде до голови, що то були польського жонду чи влади польської обози смерті. Так попросту мовимо. А то, що зараз молоді німці не знають, того не відомо, може там і план Далеса, такий псевдоплан Далеса, німецького Далеса, якась така програма і була, і є, і трва, і бенджі тривала кидись. Щоб закламати історію, ну то більше жиджі людям такі програми вчелять. Повім так, що ди поляці ще раз, ще далі пригоням німців, Дойчланду, Швабов, до Арктики вигоням їх, німців. То їм бенджі ще далі їздить до праці, до німець. Вони бендом до Арктики їздить поляці, до німців, на праці, щоб заробити собі на хліб з маслом. Рівніш то саме дотиче Пшемишля. То саме. Чим ближе Пшемишль, тим до України. Ностальгія єдна справа, але меч їх тен Пшемишль в пощаданні у себе, то так само, як з справом з німцями, українцям зараз далі прийде ще їздити на працю до поляків, щоб заробити не 2000 гривень, а 2000 злотих. Так для
porównania. O jakim przemyśle i teraz, i kiedyś może być sprawa, rzeczy, kiedy braciów nie powinni dzielić żadne terytorium, bo przez tą ziemię oni walczą, przelewają krew, kiedy oni tym samym potem stają się narzędziem i baranami, stadem lub dla komunistów, lub dla radzieckich totalitarnych maniaków, którzy przerabiają potem Polaków i Ukraińców na bydło. Żadnych sporów teraz, ni teraz, ni kiedyś w ogóle nie powinno istnieć. Tam nie ma ni gazu, tym bardziej, nic czegoś takiego, że zrobię z idiotów, superbogatych ludzi. Nie, trzeba zapracować na to, jak Ukraińcom, tak i Polakom. Слава! Слава!